No to cóż. Kolejny high five. Tym razem pokażę 5 filmów, które doprowadziły mnie do śmiechu. Zacznę od filmu Kick-Ass. Premier miał w 2010 roku. Bohaterowie to Kick-Ass, grany przez Aarona Taylor-Johnsona. Tego samego, który grał potem tego, co tak szybko biegał. Tu wkleję jego zdjęcie. I Hit Girl, którą grała Chloe Grace Moretz. Jest to film o czasach współczesnych i o bohaterach. Super bohaterach. Kiedy komiksy wejdą za mocno, to się kończy właśnie w ten sposób. Jeżeli chcecie zobaczyć nastolatków biegających po Ameryce w strojach do nurkowania, to polecam. Who are you? I'm Kick-Ass. It's a little kid. Drugi film. Jeszcze większe dzieci. Film oczywiście miał premierę... Nie, wróć. Film oczywiście miał pierwszą część pod tytułem Duże dzieci, ale ten mnie rozbawił bardziej. Opowiada on historię tego, że Lenny Feeder przeprowadza się do rodzinnego miasta wraz z rodziną i zaczyna się walka o teren z kolejnym pokoleniem, które chce wziąć miasto na własność. Jeżeli lubicie prymitywny amerykański humor, to ten film jest dla was. Can't believe we used to jump off this. Hey, this is Kappa Eta Sigma property. Easy there, Abercrombie. Hey, hey, hey! Whoa, whoa, whoa! Hey, fellas, that was a good handshake. We got a good one too. It goes like this. Oh, how you doing, sir? Oh, that's cold. 3. Moja dziewczyna. Najstarszy z całej piątki, bo z lat 90. ubiegłego wieku. 11-letnia Wejda była wychowywana bez matki, a jej ojciec często nie miał dla niej czasu. To, co ta dziewczyna wyczyniała, żeby zwrócić na siebie uwagę ojca, przekraczała wszelkie wyobrażenia. Jednak z początkiem wakacji Wejda zaczyna być inna. Jeżeli chcecie poznać tę historię pełną śmiechu, to polecam ją całym sercem. 4. Jak Bóg da. Film stosunkowo świeży. Co się dzieje, kiedy w rodzinie ateistów najstarszy syn zapowiada, iż ma zamiar zostać księdzem? Chyba musicie zobaczyć ten film po prostu sami. Ho deciso di entrare in seminario e diventare sacerdote. 5. film to Za jakie grzechy, dobry Boże. Rówieśnik filmu Jak Bóg da, z tego samego roku, 2014. Claude i Marie mają 4 córki. Jedna wychodzi za Żyda, druga za Araba, trzecia za Chińczyka, a czwarta przyprawia rodzinę o niemałą palpitację serca, przyprowadzając do domu Murzyna. Obejrzyjcie sami. Blondie de métis. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude? On est dans le Loir complet. No i to na tyle byłoby. To były te 5 filmów, które doprowadziły mnie do śmiechu. Możecie, tak jak pod ostatnim odcinkiem high five'u filmowego, możecie pisać, jakie 5 filmów doprowadziły was do śmiechu. Ja chętnie je obejrzę. Polecam. Zapraszam was do oglądania tej piątki filmów. Polecam. Kurczę, co mam z tym polecam dzisiaj? Zostawcie ławkę w górę i... No siema.